Lista grzybów anomalnych. Przedmowa. Fundacja wielokrotnie ma styczność z obiektami grzybowymi, zwłaszcza w przypadku konfrontacji z GOI 571-20. Jednak wiele z nich wykazuje cechy, które dla fundacji są zbyt bezużyteczne, aby poświęcać im większą uwagę i stosować specjalne czynności przechowawcze. Niniejsza lista stanowi spis pozyskanych grzybów, które w przyszłości mogą okazać się istotne dla dalszych badań. Dr. Kania, Ośrodek Grzybowy 03. Okaz pierwszy. Owocnik Amanita muscaria, nie różniący się pod względem biologicznym od nieanomalnych przedstawicieli gatunku. Kapelusz grzyba posiada czarną skórę, na której widoczne jest wiele białych plam do złudzeń przypominających logo fundacji. Data pozyskania 17 lipca 2016 roku. Miejsce pozyskania las przy ośrodku 11. Obecny status wykopany wraz z grzybnią do dalszej hodowli. Nie uzyskano innych podobnych owocników. Informacje dodatkowe. No cóż, bardzo estetyczny. Doktor W. Okaz drugi. Grzyb z wyglądu przypomina Cantharellus cibarus. Charakteryzuje się różowym, futrzanym kapeluszem oraz trzonem przypominającym róg antylopy indyjskiej. Data pozyskania. Miejsce pozyskania. Puszcza Białowieska. Obecny status. Hodowla w ośrodku 48 do celów dekoracyjnych. Informacje dodatkowe. Miły w dotyku. Doktor Fermińska. Okaz trzeci. Owocnik Amanita muscaria. Każda osoba, która spojrzy na grzyba, dozna chęci skonsumowania go. Data pozyskania 15 czerwca 2016 roku. Miejsce pozyskania Las Bielański. Obecny status zjedzony przez badacza Kowalskiego. Informacje dodatkowe. Na pewno smakuje świetnie w sałatce. Badacz Kowalski. Okaz czwarty. Grzyb przypomina owocnik Boletus subtometous. Trzonek oraz kapelusz grzyba wykonane są z chleba żytniego. Data pozyskania 1 sierpnia 2017 roku. Miejsce pozyskania Park Saski. Obecny status utracony. Informacje dodatkowe. Szczerswiał. Szef kuchni strefy 20. Okaz piąty. Owocnik Agaricus bisporus. Każda osoba, która znajdzie się w promieniu 3 metrów od grzyba, usłyszy piosenkę O mój rozmarynie. Data pozyskania. Miejsce pozyskania. Pieczarkarnia w... Obecny status. Utracony. Informacje dodatkowe. Niestety nie smakowało jak rozmaryn. Agent Dębski. Okaz szósty. Odmiana grzybicy, która powoduje rozrost niewielkich owadzich skrzydeł na powierzchni skóry. Data pozyskania. Miejsce pozyskania. Szpital Bielański. Obecny status. Na plecach agenta Radomskiego do dalszych badań. Informacje dodatkowe. Ściągnijcie to ze mnie! Agent Radomski. Okaz siódmy. Obecnie znany jedynie wygląd zewnętrzny. Obiektem jest skupisko 3 grzybów kapeluszowych o kolorach pomarańczowym, zielonym i czerwonym, o wzroście kolejno od największego, przez najmniejszy i pośredni. Każda próba dotknięcia któregoś z grzybów skutkuje zadziałaniem na daną osobę siły porównywalnej z celnym uderzeniem zawodowego boksera wagi ciężkiej. Data pozyskania 26 października 2018 roku. Miejsce pozyskania las nieopodal Ostrowca. Obecny status pozostaje w miejscu odnalezienia. Okolica nosi charakterystyczne znamiona nieudanych prób poruszenia grzyba. Informacje dodatkowe. Doktor B próbował ruszyć grzyba koparką. Chirurdzy przez 5 godzin składali mu szczękę. Okaz ósmy. Grzybnia Boletus edulis, wytwarzająca na powierzchni gleby pojedyncze sztuki jadalnych obiektów do złudzenia przypominających jabłka, gruszki, banany, pomarańcze i tym podobne. Obiekty są genetycznie identyczne do Boletus edulis. Data pozyskania. Miejsce pozyskania. Okolice Krupińskiego Młyna. Obecny status. Uprawa w celach konsumpcyjnych.
informacje dodatkowe. Smaczne, chociaż zajrzają drożdżami. Agent Brona. Okaz 9. Robakowata istota, zdolna do powolnego poruszania się przez pełzanie. Analizy wykazały, iż obiekt to w rzeczywistości kolonia mikroskopijnych, jednokomórkowych grzybów. Obiekt odżywia się przez konsumpcję i rozkład drobnych owadów i szczątek roślin. Data pozyskania: 3 grudnia 2015 roku. Miejsce pozyskania: przestrzeń z lodówką w pokoju socjalnym, skrzydło B ośrodka 33. Obecny status: w terrarium w biurze doktora Gliczka. Trwa dochodzenie mające wyjaśnić pochodzenie obiektu i powody zaniedbania czynności miejsca pracy przez personel. Informacje dodatkowe: w zasadzie zawsze chciałem mieć zwierzątko. Dostałem grzyba. Doktor Gliczek. Okaz 10. Pojedynczy obiekt o wysokości 1 metra i średnicy kapelusza 1,2 metra, przypominający owocnik Amanita muscaria, pozbawiony pierścienia. Grzyb jest zdolny do poruszania się przy pomocy dwóch antropogenicznych odnóży usadowionych u podstawy trzonu. Obiekt będzie dążył do popychania swym ciałem każdej osoby, która znajdzie się w pobliżu. Data pozyskania: 11 lutego 2016 roku. Miejsce pozyskania: zaplecze sklepu z grami wideo. Obecny status: w przechowalni obiektów bezużytecznych. Obiekt przez cały czas wydaje się siedzieć na podłodze pomieszczenia. Informacje dodatkowe: podczas mniejszego incydentu obiekt wydostał się z przechowalni i przedostał na dach ośrodka. Agent Marian M. podczas próby przechowania obiektu doznał obrażeń w wyniku upadku na kontener ze śmieciami po tym, jak obiekt zepchnął go z krawędzi dachu. Okaz 11. Skupiska Lycoperdon perlatum rosnące na łące o powierzchni około 1 hektara. Po wypowiedzeniu słabego żartu w okolicy grzybów, te wydają charakterystyczny dźwięk grany na perkusji, po czym pękają i uwalniają zarodniki na zewnątrz. Zdeptanie nie daje takiego rezultatu. Data pozyskania: 13 kwietnia 2018 roku. Miejsce pozyskania: wieś w województwie opolskim. Obecny status: aktualnie prowadzone są badania nad obiektami. Aktualizacja: zneutralizowane co do jednej sztuki przez doktora. Informacje dodatkowe: to było przekozackie! Doktor. Okaz 12. Grupa 5 Tuber Aestivum, znajdująca się w lesie nieopodal strefy. Tkanka budująca obiekt zmienia kolor co 12 setnych sekundy. Barwy zmieniają się, zaczynając od odcieni zielonego, przechodząc przez odcienie żółtego, kończąc na odcieniach czerwonych. Grzyby wykazują znikomą fluorescencję. Data pozyskania: 19 czerwca 2020 roku. Miejsce pozyskania: obecny status: zabezpieczone. Informacje dodatkowe: trufle MLG, tego jeszcze nie grali. Doktor Mengele. Okaz 13. Grzyb przypomina Boletus edulis, z tą różnicą, że na jego trzonie znajdują się dwa odnóża z innych mniejszych kapeluszy Boletus edulis. Przy zbliżeniu się do grzyba, ten zaczyna uciekać z prędkością do 1500 metrów na sekundę. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy słychać w tle muzykę z kategorii smerfne hity, co powoduje taniec wszystkich okolicznych grzybów. Data pozyskania: 13 października 2010 roku. Miejsce pozyskania: las Polska. Obecny status: zabezpieczone w ogrodzie doktora A. Informacje dodatkowe: im dłużej patrzę na grzyby tańczące w moim ogrodzie do smertnych hitów, tym dłużej zastanawiam się, czy to alkohol, czy po prostu moje córki. Doktor A. Okaz 14. Skupisko Neopoletus erytropus. Skóra owocników zawiera znaczne ilości substancji mineralnych, charakterystycznych dla cegieł ceramicznych, co nadaje im charakterystyczną barwę i tworzy cienką, wytrzymałą powłokę. Główna właściwość anomalna objawia się podczas odrywania owocnika od grzybni,
czemu towarzyszy wyraźny, głośny dźwięk przypominający męski głos wypowiadający frazę Ajwaj, słyszaną od samego wyrwanego obiektu. Data pozyskania: 4 lipca 2020 roku. Miejsce pozyskania: województwo małopolskie. Obecny status: zabezpieczone. Informacje dodatkowe. Pozyskana dokumentacja wykazała pierwsze zgłoszenie anomalii krótko po nastąpieniu reprywatyzacji terenu występowania grzyba.